Pani gdy znalazła się na rynku księgarskim, pojawiły się o niej artykuły we wszystkich pismach. Obszerne, piękne i życzliwe. Ale pani kochana pokazała ją teraz z innej strony, opowiadając o wrażeniach, jakie sprawiała na młodzieży, jakie wywoływała myśli i uczucia. A to jest właśnie dla mnie najważniejsze. Książka ta prędko się rozeszła. 2500 egzemplarzy w ciągu 2 lat, ale wydanie było tylko jedno. Powieści moje wychodziły w następującym porządku. Znakomitość, Cudzoziemiec, Gucio zaczarowany dla młodszych dzieci, Księżniczka, Wszechmocni, powieść dla męskiej młodzieży odpowiadająca księżniczce, Atlanta, Róża bez kolców, Złoty pierścień dla młodszych dzieci. Oprócz Księżniczki, Róży bez kolców, Złotego pierścienia i Cudzoziemca, wszystkie inne są zupełnie wyczerpane. Kilka lat temu zjawił się u mnie jeden z poważniejszych wydawców z propozycją, abym Atlantę i Różę skróciła do połowy, a obie chętnie wyda. Ale odmówiłam. Trzeba się przygotować na stratę całego ładunku. Nie mogę powiedzieć, żeby mi to było obojętne, bo cieszyłam się niegdyś nadzieją, że gdy mnie już nie będzie, książki moje pozostaną i będą żyły wśród młodzieży. Zwłaszcza Atlanta, nad którą praca sprawiła mi najwięcej przyjemności. Ale oswoiłam się już z tą myślą. Statek mój też zbliża się już do drugiego brzegu. Co do mnie, wie już pani od pana Jankowskiego, gdzie mieszkam. Domek mój, zbudowany niegdyś z drzewa i pokryty tynkiem, stoi na skraju miasta w bliskim sąsiedztwie warty, której wylewy nawiedzają mnie od czasu do czasu. Gdy taki czas przyjdzie, woda zalewa mi ogród, a czasem dziedziniec i parter, skąd wtedy wynoszą się lokatorowie. Mnie ona nie dosięga, bo mieszkam na górze, a żywność, gdy ulica jest zalana, służąca przywozi łódką. Domek ten, powszechnie dworkiem nazywany, rujnuje się od takich wylewów i częstej potrzebuje reparacji. Przyjaciele i życzliwi od dawna już mnie namawiają do sprzedaży. Mianowicie państwo Jankowscy, którzy mnie tu już dwukrotnie odwiedzili. Ale ja przywiązana jestem bardzo, nie tylko do domu, w którym mieszkam, a w którym żyli moi rodzice, ale i do ogrodu. Tu i tam mam pełno wspomnień i każda zmiana byłaby mi przykra. Zapytuje pani, czym się zajmuję. Gospodarstwo moje, choć małe, dużo czasu zabiera. Mróz podczas przedostatniej zimy zniszczył mi dużo drzew owocowych, które trzeba było usuwać w zeszłym roku i jeszcze są takie, które się w tym roku usuną. Są też i inne roboty, których trzeba osobiście dopilnować, zwłaszcza przy reparacji domu, bo inaczej ponosi się straty. A, jeszcze pani chciała wiedzieć, o czym myślę w chwilach samotnych. Myślę o pracach zamierzonych, a niedokonanych, do których plany i materiały istnieją w duszy, ale może nigdy nie będą odlane w formie literackiej. To już koniec listu. Przekona się pani z niego, że piękne jej intencje dla Atlanty są niezniszczalne. Zofia Urbanowska wrócić do was, choćby bardzo pragnęła, nie może. Dziękuję pani kochanej raz jeszcze za wszystko i ściskam ją z całego serca. Zofia Urbanowska, Konin, 4 września 1930 roku.